Możemy zdradzić, obecnie mieszkasz we Włoszech, w Polsce? Kto to Też jak wie? to wygląda? Kto to wie? W miarę możliwości podróżuję dużo. Oczywiście w trakcie lockdownu byłam w Polsce, no bo też trzeba wziąć pod uwagę trochę takie przyziemne aspekty, jak służba zdrowia i tak dalej. Tutaj mam ubezpieczenie, tam nie, ale tak naprawdę to spędzam tak, myślę, 50-50 czasu, trochę tu, trochę tam, a że pracę w dużej części mogę wykonywać swoją pracę zdalnie, no to to jak jestem we Włoszech, to pracuję. Jest komfort. Tak, dokładnie. To zanim przejdziemy do muzyki, chciałem się dowiedzieć, jakie są takie największe różnice w społeczeństwie, jako Polka mieszkająca we Włoszech i Polka mieszkająca w Polsce, No tak. zauważasz, że co cię szokuje, jak jedziesz do Włoszech i jak wracasz później do Polski? Luz, który mają Włosi przede wszystkim, ale też zawsze, jak już posiedzę trochę we Włoszech, to właśnie nabieram takich nawyków ich, a potem jestem tu i zapominam na przykład, że śniadań się we Włoszech nie je w domu, kawy się nie pije w domu, tylko wychodzi się do baru, bo masz szkoło wszędzie jakiś bar, i że śniadania są na przykład słodkie. I na przykład to, że w Polsce restauracje są zorganizowane w inny sposób, na przykład. To wszystko, dużo jest właśnie różnic w samej dziedzinie gastronomii. Ale też taka troszkę mentalność włoska, która wiąże się z tym, że oni są wiecznie zadowoleni, cały czas są tacy wyluzowani. Praca jest dla nich tak naprawdę przerywnikiem od życia, a czerpią dużo radości z takich zwyczajnych rzeczy. Na przykład mój chłopak, który jest Włochem, często mi mówi, że my Polacy się mało uśmiechamy, że jesteśmy strasznie smutni. Ja tego nigdy nie zauważyłam wcześniej, ale chyba coś w tym jest, bo ja też nie mam w sobie takiej wrodzonej radości. Po prostu idąc ulicą, no nie szczerze się do ludzi. A oni potrafią sobie nawet na ulicy zagadać czy coś, no jak ktoś się komuś podoba wzajemnie na ulicy, to wyrażają bez problemu, niezależnie w którą stronę chyba. Chociaż oczywiście bardziej mężczyźni. No, także chyba właśnie o to chodzi, ale też we Włoszech dzień jest dłuższy. Nie chodzi o to, że jest inna strefa czasowa, tylko dzień dla Włocha jest dłuższy, bo zawsze jest jeszcze po pracy aperitivo. Po aperitivo zwykle jedzą kolację też na zewnątrz i ten dzień się kończy u nich o 22, 3. U nas obiad jemy pewnie około 16, 17 i później, no jak piątek, to okej. A jak nie piątek, to raczej wszyscy zostają w domu. Takie maksymalne wykorzystanie dnia. Kompletnie. U nich naprawdę bardzo długo to trwa. Kolacja przed 20 nie ma żadnego sensu. A to kiedy pokochałaś Włochy? Stwierdziłaś, że to jest twój kraj? Ja pojechałam do Włoch na ostatni rok studiów i to było 3 lata temu. Tam skończyłam magisterkę i chyba wtedy tak naprawdę, bo spędziłam tam więcej czasu. Wcześniej jeździłam tylko na weekendy albo na jakieś krótkie wyjazdy, a później no to już tak musiałam naprawdę zostać i chodzić do szkoły i tak dalej. No i wtedy to tak naprawdę ta magisterka dała mi taką przestrzeń do tego, żeby bardziej poznać kulturę i codzienność i no i bardzo mi się spodobała. To miłość do Italii to jest twoja ostatnia płyta? Ta najbardziej ostatnia. Najbardziej No, ostatnia. tak. Powiedz mi, co możemy na tej płycie usłyszeć, bo tam są największe klasyki, ale trochę w innej aranżacji. Nie każdy rozpozna. Tak, aż tak drastycznie ich nie zmieniliśmy, ale są to utwory, które pochodzą z włoskich filmów, głównie lat 50. i 60. Co ciekawe, to wszystkie utwory były pierwotnie zaśpiewane przez Sophie Loren. Prędzej czy później ona je zaśpiewała, choć nie wszystkie są tylko jej wykonaniami, bo na przykład Mambo Italiano jest tak popularne, że śpiewał je też Dean Martin, Frank Sinatra, Bette Midler. Także są to niektóre utwory, które są już takimi szlagierami. Tu Vuoi Fare l'Americano, którego mamy bardzo znany remiks klubowy. Ti, 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 ti. Każdy zna. Każdy kojarzy. Także no, my zrobiliśmy aranż na orkiestrę wszystkich utworów, oprócz jednego, który zaśpiewałam na setkę z gitarą tylko. No, ale głównie właśnie obracamy się wokół włoskiego kina lat 50., 60., czyli takie klimaty retro. Tak, bo okładka płyty jest stylizowana na Sofię Loren. Tak. W ogóle skąd u ciebie taka miłość do tej artystki? Kurczę, ona jest niesamowita. Ja w ogóle we wszystkim, co robię, zwykle staram się szukać jakiejś postaci kobiecej, która jest inspirująca, motywująca, która dokonała
wręcz niemożliwego. I Sophia Loren jest jedną z takich postaci, ponieważ ona wywodzi się z bardzo, bardzo biednej rodziny, wychowywała się bez ojca, przeżyła wojnę i czasami wspomina te czasy, no jakby sama twierdzi w wywiadach, że nigdy tego nie zapomni, głodu przede wszystkim, który jej doskwierał jako małej dziewczynce, bombardowań i tak dalej. I z tego bardzo biednego domu, dzięki matce też, udało jej się wspiąć na samiutki szczyt kariery międzynarodowej. Jest bardzo mądrą kobietą też i czytając jej biografię, no biografia ma chyba 600 stron i ja 600 stron zakleiłam takimi kolorowymi notatki. Karteczkami. Tak, tak, zrobiłam sobie notatki. Ona jest naprawdę niesamowicie mądra. No i przede wszystkim ta jej włoskość, kobiecość, seks appeal, który jest taki też nie do końca... Oczywiście brała też udział na przykład w nagich sesjach zdjęciowych, czy też występowała nago w filmach, czy w jednym filmie gra prostytutkę, ale to nigdy nie jest taka nagość wulgarna, taka nagość MTV. Dokładnie. To jest jednak nagość, która kojarzy się mimo wszystko ze sztuką. I właśnie takie jedno zdjęcie, które zrobiliśmy w sesji zdjęciowej, gdzie ja trzymam pończochę w ten sposób, to jest nawiązanie do kadru z filmu Wczoraj, Dziś, Jutro, w którym właśnie ona gra prostytutkę i robi striptease przed Marcello Mastroianim. To jest bardziej taniec niż striptease tak naprawdę i coś pięknego, naprawdę. Bo w twojej twórczości przewija się zawsze ten pierwiastek kobiecy, silnej kobiety. Tak. Czy to jest na zasadzie, że nie chcesz, trochę uproszczę temat, pozwól, że nie chcesz przyjmować takiej kultury, w cudzysłowie, trochę męskiej, że Frank Sinatra jest najlepszym wokalistą, nie wiem, Francis Coppola najlepszym reżyserem, a ty wybierasz Sofię Coppolę na przekór. Tak, tak, właśnie. A Sofia Coppola w ogóle jest też genialna i jest też świetną aktorką, ale uwielbiam ją w Ojcu Chrzestnym. Co prawda trzecia część Ojca Chrzestnego jest taka, powiedzmy, dla fanów. Tak, już bardziej dla fanów samego Ojca Chrzestnego, ale bardzo lubię jej rolę. Natomiast czy ja wiem, nie chcę oczywiście marginalizować mężczyzn i mówić, że nie, oni nie umieją w ogóle nic. Absolutnie. Tylko sądzę, że mężczyźni mają może ciut łatwiej i mają też dużo przestrzeni, żeby pokazać swoje umiejętności, walory. Kobieta jakby historycznie zawsze też często była sprowadzana do trochę do właśnie obiektu, powiedzmy, seksualnego. I często to była pierwsza rzecz, którą się w niej widzi. W Sophie Loren też w jej przypadku tak było. Ona też często mówiła, że czasami dostawała rolę ze względu na to, jak wygląda, niekoniecznie ze względu na umiejętności. Przede wszystkim pierwszą rolę dlatego dostała, swoją w ogóle w życiu, dlatego że zauważył ją jej późniejszy mąż, Carlo Ponti, i był zachwycony w pierwszej kolejności jej urodą i jej ciałem. Dopiero potem nauczył ją grać. Więc oczywiście nie można zaprzeczać, że to są jakieś walory, które pomagają, ale dla mnie jako kobiety łatwiej jest patrzeć na inne kobiety, bo mogę trochę bardziej się utożsamić z nimi i z ich problemami, które po drodze napotykały, i też może znajdować dzięki temu rozwiązania na jakieś przeszkody, które są. No tak, ale to nie znaczy, że mężczyźni nie potrafią śpiewać albo w ogóle. A pierwszy wyraz takiego buntu to możemy datować na epkę Bunt Młodości? A myślisz, że to bunt? Myślisz, że to jest bunt w ogóle? Ja nie wiem. Bunt w sensie pokazanie czegoś innego. Nie każdy znał tą postać wcześniej. Sofię czy Kazimierę? Kazimierę. Do Sofii za chwilę wrócimy. Tak, Kazimiera jest mało znana. Właśnie to jest też bardzo takie frustrujące, że Sofia. Kazimiera Iłakowiczówna, której wiersze zaśpiewałam na mojej drugiej płycie, właściwie, która jest epką, jest postacią wybitną, niesamowicie inteligentną kobietą, która mówiła w 6 językach, była sekretarzem Piłsudskiego, mimo tego, że była kobietą, a to nie było łatwe, żeby dostać taką pracę, bo właśnie w pierwszym momencie, kiedy starała się o tę pracę, od razu ją odrzucono, bo jest kobietą, bo była kobietą. I historycznie mamy po prostu cały szereg przykładów, kiedy czegoś nie można było osiągnąć ze względu na płeć. No i dlatego właśnie też nazwałam tę epkę rzeczywiście Buntem Młodości. Też jeden z wierszy, który zaśpiewałam, nazywał się Bunt Młodości, ale zdecydowanie jest to bunt. I Iłakowiczówna była postacią
niezaprzeczalnie buntowniczą i potrafiła postawić na swoim, nigdy nie wyszła za mąż też. Jakby zawsze skupiała się na swoim, na pracy, na pasji, na pisaniu, na przekładach. No i nie jest to może idealne życie, bo zawsze to jest wyzbycie się po prostu, może nie drugiej połówki, tylko drugiej osoby, z którą można spędzić życie i nie być samotnym. No ale taka droga widocznie była jedyną może dla niej, nie wiem. A to jak twoja muzyka jest odbierana przez Włochów we Włoszech? Czy dla nich to jest na zasadzie trochę świętokradztwo, jak można było zaśpiewać największe ich standardy? Właśnie nie. To jest zaskakujące, bo ja myślałam, że właśnie to trochę będzie tak, a szczerze powiedziawszy, biorąc pod uwagę na przykład jakieś publikacje w mediach, czy wywiady, które miałam we Włoszech teraz, no to te media włoskie cieplej jakoś przyjęły ten projekt niż polskie media. Może też dlatego, że w Polsce też jest bardzo dużo innych wydarzeń teraz, którymi jesteśmy zajęci i skupieni na nich. Nie tylko pandemia, ale też po prostu wszystko, co się teraz dzieje. To jest wykańczające, ale też jesteśmy wszyscy na tym skupieni. Więc pewnie sztuka i muza i kultura to jest gdzieś kolejna rzecz, na którą człowiek zwróci uwagę. Czyli teraz liczysz, że na podbój Włoch? Zapominasz o polskim rynku? Czy na zasadzie gdzie byś chciała się skupić na dalsze kroki swojej kariery? No, ze względu na to, że moje życie prywatne też trochę się osadziło we Włoszech, to chciałabym spróbować jednak tam i pociągnąć dalsze prace związane z muzyką tam. Ale ja osobno mam jeszcze swoją firmę wydawniczą i wydajemy książki po polsku, na rynek polski. Więc tak naprawdę wydaje mi się, że gdybym chciała robić jedno i drugie, to nigdy nie uda mi się zostać w jednym kraju. Muszę zawsze jakoś to dzielić i godzić. No bo jak nawet wydanie książki w Polsce, mimo tego, że ja jej nie redaguję, a może nie tłumaczę, może jej nie koryguję, ale muszę wszystko dopilnować, żeby było dobrze zrobione, skoordynować promocję i tak dalej. Czy nawet odebrać ją z drukarni i zobaczyć, czy wszystko się zgadza. No trzeba tu niestety w niektórych kwestiach przyjechać. Także wydaje mi się, że nie ma takiej opcji na ten moment, żebym gdzieś została na stałe. Ale, znaczy na stałe, no, po prostu bez ciągłych wyjazdów w te i we w te. Co jest trochę męczące i nie jest idealnym rozwiązaniem, no ale na tę chwilę nie ma innego. Przy czym muza, no skoro już widzę, że troszkę bardziej Włosi reagują na tą muzę i lubią to, co ja publikuję w miarę, no to może warto pójść za ciosem. A to znaczy, że jesteś trochę rozgoryczona polskim rynkiem? Że nie dostrzega tego typu muzyki, u nas króluje, nie wiem, Zenek Martyniuk, nie obrażając oczywiście króla muzyki. Nie, każdy jakby, wiesz, zawsze są gusta i nie można o nich za bardzo dyskutować, bo każdy lubi co innego. I czy jestem rozgoryczona? Może jestem trochę tym, że próbuję już bardzo wiele lat i nie sądzę, żebym dobrnęła do momentu przez dekadę, ja już zajmuję się tym dekadę, to jest mój trzeci album i nadal nie mogę powiedzieć, że to jest poziom, który na przykład osiągnęła, nie wiem, Daria Zawiałow, czy moja koleżanka ze studiów Mary z Polski, czy nie wiem, Natalia Nykiel. To są artystki, które już mogą powiedzieć, że muzyka to jest ich zawód, że one z tego żyją, że to jest ich też pewnie pasja. A ja nie osiągnęłam takiego poziomu i no i trochę mnie to też przytłacza, że bardzo ciężko, bardzo się staram. No i rzeczywiście to tak nie wygląda. Nie gram też koncertów. No teraz to nikt nie gra koncertów, więc w sumie co ja gadam. Ale chciałabym, żeby to było troszeczkę bardziej rozpędzone już tutaj. A jak będzie dalej, to nie wiem. Natomiast jeżeli widzę jakieś sygnały właśnie, nie wiem, mówiące mi, że tam może jest to troszkę łatwiejsze do osiągnięcia, no to może warto spróbować. Twoim materiałem próbowałaś dostać się do największych mediów w Polsce. Jak oni reagowali na ten materiał? Raczej głównie bez odpowiedzi, ale niektóre... Bo ja próbowałam, bo wiesz, to jest moja trzecia płyta i każda płyta niestety, to jest moim błędem, każda płyta jest inna. Jedna to była poezja śpiewana, teraz jest orkiestra, a wcześniej pierwsza płyta to był elektropop. Tak, właśnie miałem, przepraszam, że przerywam ci, ale miałem, jak chciałem się przygotować do tego wywiadu, no. Tidal, imię, nazwisko, słucham ostatniej płyty, dobrze, kolejnej, epki, pierwszej,
Nie, no chyba nie ta artystka. Muszę sprawdzić. I Google. Aha, to ja. Czyli to jednak to. To jednak to. To jest mój błąd. I ja to właśnie odpowiadam za to, że nie jestem spójna. To nie jest dobre ani trochę, bo jak już się słuchacz na przykład coś mu się spodoba i chce sprawdzić sobie więcej materiału, no a ten materiał jest zupełnie inny, no to jest wkurzony. Czemu? I rozumiem to, że to jest akurat niedobry krok. Nie wiem, czemu tak postąpiłam. Po prostu często mi się coś innego zaczyna podobać. A to znaczy, że ciągle szukasz swojej drogi muzycznej? Że jeszcze nie jesteś ukształtowana w 100%? Chyba tak, chociaż ta najnowsza płyta jest mi najbliższa. Najlepiej się w niej czułam. Myślę, że mi też się lepiej śpiewa w innych językach, a jak odkryliśmy w trakcie nagrywania There is a Star, najlepiej i najszybciej, najskuteczniej śpiewam po włosku. Co jest absurdalne, bo najgorzej znam ten język ze wszystkich. Ale nie wiem dlaczego, po prostu tak jest. A to jakie są jeszcze różnice pomiędzy włoskimi mediami a polskimi mediami z punktu widzenia artystki? No, wydaje mi się, że przede wszystkim właśnie Włosi bardziej promują to, co mają swoje. I jednak więcej włoskiej muzyki słychać w takich głównych stacjach radiowych we Włoszech. Są też zagraniczne. Włosi też strasznie dużo tłuką rocka. I to w kółko to samo. Nie, w ogóle nie wychodzą... A to legendy rocka typu Scorpions? Tak, non stop to samo. Są stacje radiowe, które w ogóle nie grają nic innego niż Aerosmith. W ogóle, kurczę, już nie mogę tego słuchać, bo już znam te piosenki na wylot z mojej młodości i tak dalej. No to już dobra, starczy. No, oni i tak już mają dużo tych tantiemów, puśćcie coś innego. Także są takie stacje radiowe. Ale są też takie właśnie, które bardzo promują swoich artystów. Przede wszystkim włoskie radia grają trap. I to mnie zaskakuje, bo w polskich radiach nie słychać trapu, nie? Na przykład Chill Wagon, wyobrażasz sobie? Tylko YouTube, jak to mówią. No właśnie. Ja sobie nie wyobrażam na przykład, żeby, nie wiem, w RMF poleciał Chill Wagon. Kurde. A to ciekawy eksperyment by był. No nie? No wiesz, może akurat by... No nie wiem, jaki jest odbiorca, ile lat ma odbiorca RMF na przykład, ale... No bo odbiorca Chill Wagon jest jednak młody. Jest raczej młody. No a tam właśnie ten trap jest normalnie w radiu i nikomu to za bardzo nie przeszkadza. Są Włosi, którzy się denerwują, bo wiadomo, że trap ocieka złotem i w ogóle Gucci wypisane na czole. Szczególnie jest taki jeden artysta, który jest bardzo popularny, teraz opublikował nową płytę i ta płyta jest normalnie na billboardzie na Times Square, jakby reklama. Jest jednego dnia Ariana Grande, następnego dnia jest Sfera Ebbasta. Ja patrzę, kurczę, ale kto w Nowym Jorku posłucha Sfera Ebbasta, trapu po włosku? Nie wiem, może to jest jakaś strategia, może po prostu to jest zagranie. Może coś na zasadzie, że doceniony za granicą. Właśnie, właśnie, może więcej Włochów dzięki temu, o kurczę, był na Times Square, no to musi być dobrze. Ale on już i tak nie ma problemów. To jest w ogóle artysta, który nagrał utwór z Kłe Bonafide. No, nagrali utwór razem i teledysk też zrobili w Mediolanie. No więc to jest, myślę, zasadnicza różnica. W telewizjach nie wiem, bo nie mam telewizora w domu we Włoszech. Czyli pomijamy temat. Musimy pominąć chyba ten temat, bo ja nie wiem. Na pewno mają na przykład swój taki duży festiwal San Remo, który jest legendarny i już trwa kilkadziesiąt lat. I na przykład Anna German na nim występowała razem z Fredem Bongusto. I to jest festiwal, który od wielu lat nie stracił na jakości i na popularności. A to by był nasz taki odpowiednik Opola. No, ale zobacz, Opole troszkę... Podupadł. No. A San Remo, użyję brzydkiego słowa, ale co roku produkuje nowych artystów. Tak, nowych artystów. I artysta, który wygrał Eurowizję w zeszłym roku, nie, zajął drugie miejsce, przepraszam, wygrał właśnie San Remo i teraz... No ma wspaniałą karierę i w ogóle jest też bardzo dobrym artystą, ma mood i ma piękne utwory, piękne teksty, bo po włosku teksty to testy, po prostu już Także to nie jest tak, że to Sanremo właśnie ma słabą muzykę. Jest coraz bardziej popularna oczywiście, czyli taka I w zeszłym współczesna. Roku chyba w Sanremo wystąpił kogoś specjalny, Andrea Bocelli z synem. Mateo, ile się nie mylę. Chyba tak. Ja w ogóle notabene brałam udział w zeszłej audycji, znaczy w takich preselekcjach. Oczywiście mi się nie udało, ale fajnie było tam pojechać. A to co zaśpiewałaś? Tam trzeba było zaśpiewać swój niepublikowany jeszcze utwór w preselekcjach, bo to jest tak, że oni później promują utwór, który wygrał, musi być autorski.
No i ja później opublikowałam ten utwór i to była Imperfetta, czyli polskie Mogę. No nie udało mi się nic tam ugrać niestety, ale fajnie było zobaczyć to miejsce legendarne i to miasto i wszystkich tych artystów, którzy tam zjeżdżają się w jeden weekend i Sanremo się staje zupełnie kolorowe, z jakimiś w ogóle ludźmi ubranymi w takie nowe dzwony i w ogóle fioletowe włosy i tak dalej. Włosy czasami przesadzają no, z, wiesz, z imidżem. No. To jakie będą twoje kolejne kroki? Co planujesz w najbliższej przyszłości? Ciężko powiedzieć. Nie wiem, bo chciałabym oczywiście nagrać kolejny album, ale najpierw chciałabym troszkę zagrać koncertów z tym albumem. I w ogóle mieliśmy takie plany, mieliśmy zagrać przepiękny koncert z orkiestrą, no i musieliśmy go odwołać i przestać w ogóle myśleć o nim i organizować go, no bo, no bo ta pandemia znowu zatoczyła koło. Tak, i te przypadki, jakby latem, latem planowaliśmy koncert na jesień, bo latem no, już było troszkę lepiej, no, a teraz znowu to wszystko wróciło ze zdwojoną siłą i nie ma szans. Nie wiem, ja mam nadzieję, że te koncerty jednak wrócą, bo wtedy wszyscy artyści będą musieli się przebranżowić, jeśli nie będą zarabiać na koncertach, prawda? Niewielu jest takich, którzy zarabiają duże pieniądze z tantiemu. Z tantiem. Tantiem. Filolożka. No. To powiedz mi, jak myślisz, za co Polacy kochają włoską muzykę? Bo jest Andrea Bocelli, Cukero, tak. Il Volo Młodzi teraz no, podbijają polski rynek. Tak. O kurczę, ciekawe. Nie wiem. Bo zawsze były takie ciągoty do włoskiej muzyki. Tak, są, prawda? W ogóle teraz widziałam ostatnio w Empiku byłam i jakieś top 10 sprzedaży płyt, numer 1, Michał Bajor, muzyka włoska. O kurczę, no dobra, czy tam jeszcze francuska, włoskie i francuskie piosenki, czy jakoś tak. Nie wiem właśnie z czego to wynika, prawda? Na przykład teraz w Lublinie jakiś czas temu był taki duży koncert na arenie, to był Albano i Romina Power. Tak. I to, no to już to nie jest taka muzyka włoska, taka wyrafinowana, tylko raczej właśnie taka troszkę bliska disco polo. Ale Polacy mają jakieś ciągoty, ale ja nie wiem, z czego to wynika. Może z języka? Wiesz, te Włochy, no pizza, pasta, cała kultura, jedzenie, morze, piękna pogoda, piękni mężczyźni. Taka też trochę kultura dostępna dla Polski, dla Polaków. Bardzo blisko, jest łatwo, można tam się znaleźć, więc myślę, że... ale prawda, nie ma w Polsce aż takie ciągoty na przykład do Francji albo, nie wiem, do Niemiec, tylko do Włoch. No, nie wiem. To na zakończenie, jakbyśmy mogli wejść w sferę marzeń, i możesz zagrać koncert przed włoskim artystą, włoską grupą. Support. Support lub gość specjalny, jak teraz się ładnie to nazywa. Kto to by był? Mahmoud. No Mahmoud. On jest, znaczy, zależy z którą płytą. No bo z tą Sofią Loren, która jest... Czyli Sofia Loren, pierwsza. Płyta Sofia Loren. O kurde, no to Sofia Loren by pasowała pewnie do, może do Levante, jest taka włoska artystka, taka współczesna. A jak nie, no to właśnie by to musiał być jakiś Andrea Bocelli właśnie. Tak no. Skromnie. Skromnie, no Andrea Bocelli. No, a jakby miały to być... Elektropop? Elektropop, no to zdecydowanie zawsze Mahmoud. Moja największa miłość muzyczna włoska, taka z tej muzyki współczesnej. Zrobiłam jego covery też dwa. Tak niezależnie, na żadnej płycie one nie są, tylko sobie wrzuciłam je na YouTube i zostały, są najbardziej, najcieplej przyjętymi piosenkami, jakie kiedykolwiek opublikowałam na całym YouTubie. I też najczęściej wyświetlane. W sensie oczywiście mówię o moich piosenkach, nie o YouTubie globalnym. Daleko mi do tego, ale Mahmoud. Polecam. I jeśli mogłabyś polecić dwóch artystów włoskich, nieznany w Polsce, nie mówię Andrewo, czyli Cukero, co każdy Polak powinien by posłuchać, to kto to by był? Cholera, no znowu bym powiedziała tego Mahmouda, ale on chyba jest trochę znany, bo wygrał, bo zajął drugie miejsce w Eurowizji, więc jednak ktoś tam o nim słyszał w Europie. I nawet chyba koncert grał w Polsce. Grał w Polsce, w Warszawie, w Palladium. To takich nieznanych, to bym powiedziała może Levante, to jest dziewczyna taka chyba troszkę starsza, niewiele ode mnie. Ale współczesnych takich... Dowolność kompletna. Ojejku, ale mi powiedziałeś... Drugie pytanie będzie trudniejsze. No nie, dobra, czyli miałam dwóch, tak? No to dobra, tak. No to Levante i... Cukero powiedziałeś, że jest znany.
O Jezu, ale to jest strasznie trudne pytanie. Wiem. O Jezu, ale nie zapomniałam, jak się nazywa ten artysta. No dobra, to ci nie powiem. To przechodzimy do drugiego pytania. Prawie zapomniałam. Nie, nie wiem. Nie. Jakich dwóch polskich artystów poleciłabyś, żeby każdy Włoch posłuchał? Okej, okay. Ale muzyków, tak? Muzyków. Mary z Polski. Natychmiast. Nie ma ale to po znajomości jest. No, trochę tak, ale ja bardzo lubię Mary jako artystkę i uważam, że Włochy nie mają takiego artysty. Tak ekspresyjnego, tak w ogóle. No i też nie mają takiej muzy za bardzo. To Mary z Polski oraz może. Ojejku, no naprawdę. Mówiłem, nie będzie łatwo. Dwie godziny później. Tym akcentem podsumowaliśmy polską scenę muzyczną. No, nie, bo jest naprawdę mnóstwo artystów, których ja lubię, ale wiesz, ciężko jest tak, później nagle jest takie pytanie i wtedy masz pustkę w głowie. Kompletnie nikt ci nie przychodzi do głowy. Zróbmy Razmentalizm. Piękny wybór. Tak, uważam, że tak. No. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Hey mambo, italiano. Hey mambo.